Bardzo duże ryzyko. Na lotnisku tłok. Mimo alertów pogarsza się sytuacja na lotnisku w Kabulu. Wielka Brytania i USA zaalarmowały obywateli. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ostrzegają swoich obywateli, by nie podróżowali na międzynarodowe lotnisko Hamida Karzaja w Kabulu. Obywatelom, którzy już tam są, zaleca się jego natychmiastowe opuszczenie. Istnieje ciągłe i wysokie zagrożenie atakiem terrorystycznym, a poruszanie się po drogach jest niezwykle niebezpieczne. Amerykanom znajdującym się już w Abbey Gate, East Gate i North Gate doradzono natychmiastowe opuszczenie lotniska. W ostrzeżeniu zamieszczonym na stronie internetowej ambasady nie podano powodu jego wydania. Alert ukazał się po ostrzeżeniu prezydenta USA Joe Bidena i innych urzędników administracji o zagrożeniu ze strony Państwa Islamskiego dla operacji ewakuacyjnej. W ostrzeżeniu przypomina się Amerykanom, aby byli zawsze świadomi swojego otoczenia, zwłaszcza w dużym tłumie. Więcej szczegółów przedstawiają brytyjskie władze. W zaktualizowanych wytycznych MSZ zaleciło także, aby wszyscy, którzy znajdują się na terenie lotniska, oddalili się w bezpieczne miejsce i czekali na dalsze wskazówki. Jak napisano, istnieje ciągłe i wysokie zagrożenie atakiem terrorystycznym. Podróżowanie drogami jest niezwykle niebezpieczne i są doniesienia o złym traktowaniu ludzi zmierzających w stronę na lotniska. Lotnisko w Kabulu. Bardzo wysokie ryzyko ataku terrorystycznego. W środę po południu stacja Sky News podała, powołując się na wysokie rangą brytyjskie źródło, że istnieje bardzo wysokie ryzyko ataku terrorystycznego w czasie operacji ewakuacyjnej prowadzonej na lotnisku w Kabulu przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa zachodnie. Według tego źródła, największe zaniepokojenie budzi afgańska filia Państwa Islamskiego o nazwie Państwo Islamskie prowincji Chorasan i Siska. Przed wjazdem na lotnisko w Kabulu wciąż tłoczą się ludzie mimo ostrzeżeń o zagrożeniu terrorystycznym i wezwań do rozejścia się, informuje w czwartek agencja Reutersa. Według źródeł agencji na lotnisko wciąż próbuje się dostać ok. 1500 osób z paszportami lub wizami USA. Według anonimowego dyplomaty, który rozmawiał z Reuterem, na lotnisko próbuje się przedostać ok. 1500 zdesperowanych osób, są to amerykańscy obywatele i osoby z ważnymi wizami tego kraju. Urzędnik dodał, że ewakuacja zwolniła w środę, ale w czwartek jej tempo przyspieszy. Ostatni moment na ewakuację. Prowadzona przez państwa zachodnie operacja ewakuowania z Afganistanu ich obywateli oraz afgańskich współpracowników ich wojsk ma się zakończyć do 31 sierpnia. W Kabulu prowadzi ją obecnie ponad 1000 brytyjskich żołnierzy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podało w środę, że do tej pory brytyjskimi samolotami ewakuowano ponad 11 tysięcy osób. W środę brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab mówił też, że niemal wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii, którzy nie mają równocześnie afgańskiego obywatelstwa, zostali już ewakuowani z Afganistanu.